Kochani drodzy nasi widzowie i przyjaciele Teatru Ateneum, chcieliśmy w imieniu całego zespołu naszego, artystycznego, administracyjnego, technicznego, dyrekcji, złożyć Wam najlepsze, najserdeczniejsze życzenia. Szczęśliwych, pomyślnych, udanych, rodzinnych, zdrowych, pogodnych świąt, wspaniałych pomysłów na nowy rok, twórczego życia, częstych wizyt w Teatrze Ateneum. Czekamy na Was. Wszystkiego najlepszego. Drodzy widzowie, życzę Wam cudownych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia i jak najwięcej radości z obejrzanych spektakli w naszym teatrze. Z okazji świąt Bożego Narodzenia chciałbym Państwu złożyć życzenia wszystkiego, co dobre, co lepsze, żeby nasza rzeczywistość układała nam się różowi, żeby nie było kłótni w naszej ukochanej Polsce i żeby na świecie zapanował pokój. Szanowni Państwo, Krzysiek Tyniec, z życzeniami, by te święta były miłe, pogodne i radosne. To chyba wystarczy. Kłaniam się nisko. Drodzy Państwo, witam Was z Teatru Ateneum w Warszawie. Bardzo dziękuję w imieniu własnym, w imieniu wszystkich koleżanek i kolegów, że przychodzicie do nas, że śledzicie nasze przedstawienia, że jesteście naszą wierną publicznością. Nie opuszczajcie nas, szykujemy dla Was różne wspaniałe niespodzianki. Odwiedzajcie Powiśle, odwiedzajcie Teatr Ateneum. Spędźcie te święta w zdrowiu, spokoju, wszystkiego najlepszego, samych słonecznych dni i samych wspaniałości. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Panie widzowie, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt. Życzę Wam, żebyście byli razem, żebyście się kochali, żebyście się nie kłócili i żebyście byli szczęśliwi, zdrowi, radośni i żebyśmy się często widywali. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.